Ponieważ wirus zabrał nam możliwość wpływu na tak wiele dziedzin naszego życia, mamy szansę dostrzec, jak wiele szkodliwych nawyków nami zawładnęło. Nawyków, które odbierają radość życia i dają sztuczne bezpieczeństwo. Na przykład obsesyjny nawyk kontroli, nawyk ścigania się z innymi o wszystko, nawyk mnożenia, posiadania dóbr materialnych. Ponieważ czas zwolnił i mamy go więcej, możemy w końcu przyjrzeć się własnym wartościom. Które relacje są warte troskliwej uwagi, a które są iluzją? Jak ważne są szczere kontakty z własnymi dziećmi i zwierzętami? Jak cenne potrzeby ciała zaniedbaliśmy? Ile radości przynosi kreatywność, spontaniczność? Niektórzy nawet odkrywają swoje zapomniane talenty. Być może nauczymy się znów czuć wdzięczność wobec tego, co już mamy. Nauczymy się czerpać radość z chwili. Przypomnimy sobie potęgę plemiennej wspólnoty, która od prawieków dawała ludziom prawdziwe poczucie mocy i bezpieczeństwa.